Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Panie, dzisiaj byłem świadkiem pewnej sytuacji, trudnej sytuacji. Miałem pragnienie, żeby pójść na obiad do Baru Mlecznego, więc idę. I widzę przed tym Barem Mlecznym człowieka, który jest bezdomny, który potrzebuje pomocy, ale który nie chce pomocy, ponieważ znam tego człowieka i już kilka razy oferowałem mu pomoc. Głosiłem mu Jezusa, ale on nie chce. Siedział, pił piwo. Mówi: dobra, nie chcesz, to nie. Wchodzę do tego baru, zamawiam jedzenie, jem. I ten człowiek od czasu do czasu zaglądał przez szybę i wtedy przyszła mi taka myśl, że ten człowiek, ten bezdomny, kiedyś zrobił jakąś złą rzecz wobec właścicieli tego lokalu. Ciekawe, nie? Nic, jem dalej, zjadłem, wychodzę. I kiedy otwierają się drzwi, nawet nie miałem zamiaru rozmawiać z tym człowiekiem. Nie chcę, to nie. I za mną wyleciał kucharz. Kucharz i od razu do tego człowieka bezdomnego, no z łapami, że tak powiem. Wynoś się stąd, wynocha. Już ci mówiłem, żebyś tutaj nie przychodził. I mówię do tego człowieka, tego kucharza: czemu tak postępujesz wobec niego? No co on ci zrobił, nie? Wiesz, co on zrobił? I mówi mi dokładnie to, co miałem, to, co mi przyszło podczas posiłku. Nie chcę wam mówić co, bo to takie trudne. I ten człowiek uciekł, ten bezdomny. I mówię mu, temu kucharzowi: no nie wolno ci tak robić. To jest człowiek, to nie jest zwierzę. Nawet ze zwierzęciem tak się nie postępuje. Słuchaj, jeśli ty tak postępujesz, to kiedyś z tobą tak postąpią. Jesteś wierzący? Nie, nie jestem wierzący. A to dlatego tak postępujesz. Nie, nie jestem i nie będę wierzący, nie? Ale Bóg wierzy w ciebie. On odwrócił się na pięcie i poszedł. I ta sytuacja tych trzech światów, bo każdy z nas miał swój świat. Ten bezdomny miał swój świat swojej puszki od piwa, kucharz miał swój świat swojej kuchni, swojego baru, no i ja miałem swój świat. Natchnienie, żeby przyjść do tego baru i żeby zjeść. No i oczywiście, żeby dać komuś Jezusa, jeśli ta druga osoba tego chce. No i dzisiaj właśnie zobaczyłem to, że można być prześladowanym, ale nie ze względu na Jezusa. Ten biedak, ten żebrak, ten bezdomny człowiek z problemem alkoholowym był prześladowany, ale nie ze względu na Jezusa. I było mu naprawdę źle. Dzisiaj Jezus właśnie mówi o tym, że będziemy prześladowani, że będziemy w nienawiści u ludzi. Ale dlaczego? Czy ze względu na grzech? Nie, ze względu na Jezusa. I pytanie dzisiaj do ciebie: czy jesteś w nienawiści u innych? Czy inni nie lubią ciebie, nie cierpią ciebie dlatego, że jesteś uczniem Jezusa? Czy dlatego, że żyjesz inaczej niż oni by chcieli? Taka wojna, taki spór między tobą a na przykład twoimi rodzicami, między tobą, jeśli jesteś rodzicem, a twoimi dziećmi. Ale nie chodzi w tym sporze o Jezusa. Bo jeżeli tak, to słowo nie jest do ciebie. To słowo jest tylko do tych, którzy cierpią ze względu na Jezusa. Nie ze względu na swoją głupotę czy na swoje grzeszne życie, tylko ze względu na Jezusa. Jeżeli natomiast cierpisz ze względu na Jezusa, nienawiść, ktoś cię nie lubi, ktoś cię wytyka palcami, to wiedz jedno, że już jesteś zwycięzcą, że już wygrałeś. Jezus mówi: jeśli was nienawidzą, to mnie wpierw znienawidzili. Nie jesteś sam, nie bój się. Pierwsze czytanie dzisiejsze jest piękne, piękne, wspaniałe, cudowne. Znowu wracamy do Listry, czyli do miejsca, gdzie święty Paweł został ukamienowany. Ale ożył, ponieważ atmosfera modlitwy, atmosfera uczniów ożywiła go. I ten święty Paweł wraca do Listry
tam, gdzie głosił i kogo zastaje? Zastaje swoje dzieci. Zastaje żywą, prężną wspólnotę i poznaje Tymoteusza. Młodzieńca, który wzrósł na tym prześladowaniu, którego doświadczał święty Paweł. Na jego krwi, można powiedzieć, święty Tymoteusz urósł. Doszedł do takiego momentu, że święty Paweł wziął go na misję. Mówi, chodź, pojedziesz ze mną. Pojedziesz ze mną i będziesz głosił. Co się stało z Tymoteuszem? O dziwo, że Tymoteusz też został ukamienowany. Zginął w Efezie. Wiele, wiele, wiele lat później zginął w Efezie. Czyli wszystko wróciło do początku. Jak mnie kamienowali, tak i was będą kamienować. Jak mnie wyszydzali, tak i was będą wyszydzać. Jak mnie nienawidzili, tak i was będą nienawidzić. Ale odwagi, nie bójcie się. Jezus zwyciężył świat. I my zwyciężymy świat. Tylko niech nas, jak już mają nas nienawidzić, to niech nas nienawidzą ze względu na Jezusa. Nie ze względu na grzech. Tak jak dzisiaj tego kochanego żebraka, który został potraktowany gorzej niż zwierzę. Módlcie się za tego człowieka. Za mnie, za kucharza, za tego bezdomnego, żeby jednak, żebyśmy we trójkę w ogóle spotkali się z Jezusem. Bo to jest najlepsza opcja, spotkać się z kochającym Bogiem, który jest miłosierny i kocha każdego. Więc jeśli dzisiaj przeżywasz cierpienie, to zlokalizuj przyczynę tego cierpienia. Jeśli cierpisz ze względu na grzech, to nawróć się, po prostu nawróć się do Jezusa, a jeśli cierpisz ze względu na Jezusa, to wytrwaj w tym cierpieniu, ponieważ Jezus odda Tobie sprawiedliwość. Polecam Wam obejrzeć sobie film Hrabia Monte Cristo. Bóg odda Ci sprawiedliwość. To tyle na dzisiaj, a dzisiejsze pytanie brzmi następująco. Jak miała na imię mama Tymoteusza? Aha, jutro nie ma odcinka, ponieważ jutro robimy sobie dzień przerwy, więc widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia w poniedziałek z Panem Bogiem i pozdrawiam.